Cześć, witam was serdecznie. Udało nam się przejechać przez przełęcz. Ale jeszcze jedno zwycięstwo dnia. Udało nam się najprawdopodobniej ustalić jej prawidłową nazwę. I z Yusifem, u którego w tym momencie zatrzymaliśmy się na noc, ustaliliśmy, że prawidłowa, albo najbardziej zbliżona do prawidłowej nazwy, o ile w ogóle istnieje coś takiego jak prawidłowa, nazwa przełęczy to Agert Zigzuan. I jest możliwość, że ta przełęcz jest nazywana przez różne wioski w okolicy inaczej. I dlatego na części map w ogóle nie ma na tej przełęczy nazwy. Jest tylko wysokość podana, 2800 metrów. Natomiast jeszcze jedna sprawa. Tak czy siak ta wysokość jest zawyżona z jakichś powodów. Nam w tamtym roku pokazywało 2700 metrów z jakimś małym hakiem. Dzisiaj przez cały dzień walczyliśmy z podjazdem. Słuchajcie, droga bardzo zniszczona przez powódź. Ostatnio wyjechanie na szczyt zajęło nam jakieś 2,5 godziny, poniżej 3. Dzisiaj wyjazd i zjazd zajął nam cały dzień. Do tego wszystkiego jeszcze nie wjechaliśmy we właściwe miejsce, ponieważ było to niemożliwe. Spotkaliśmy tylko 3 terenówki. Jedna na włoskich rejestracjach. Goście sobie całkiem dobrze radzili w terenie. Natomiast Hiszpanie kompletnie nie wiedzieli, co robią i mieli poważny problem, żeby w ogóle ogarnąć sytuację. Na spółkę z nimi podjęliśmy decyzję o pojechaniu taką nową drogą, która jakby jest teraz zaczęli ją wyjeżdżać terenówkami. Natomiast to zajmie bardzo długo czasu, żeby ta droga się tutaj pojawiła. Oczywiście mówiąc, słuchajcie, droga, ja nie mam na myśli asfaltu z pasem po środku i ze znakami drogowymi, tylko mówię miejsce, które pokazuje ci, gdzie jechać, tak? Natomiast dzisiaj takich miejsc nam bardzo brakowało i można to nazwać po prostu klasycznym, kompletnym off-roadem. Tam nie było drogi, musieliśmy się w niektórych miejscach dopatrywać śladów po tych terenówkach, które tam przejechały, bo bez tego mielibyśmy poważny problem. Słuchajcie, dla naszych 29-calowych kółek kamienie wielkości piłek do koszykówki są bardzo trudne do przejechania, czasami niemożliwe, musieliśmy zsiadać z rowerów i przeprowadzać kawałkami. Natomiast na filmie zobaczycie, że muszę to jeszcze raz nagrać.